Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, pan poseł Kowalczyk powiedział, że mój przedmówca się rozwinął. Rozwinął się w mówieniu nieprawdy. Panie pośle Telus, niech pan posłucha, ile wypłaciliście pieniędzy suszowych. Wypłaciliście tylko 30%, a rolnicy za ubiegłoroczną suszę jeszcze nie otrzymali wszystkich pieniędzy. W maju było wypłaconych 30% za suszę. Prawda? Mam dokumenty z Ministerstwa Rolnictwa. I proszę nie kłamać, bo kłamstwo jest waszą generalną zasadą uprawiania polityki. Sprawa ASF-u. 3 ogniska, 5 lat żeście musieli z tym walczyć? Czego żeście się przez 5 lat lenili i nie wzięli do roboty? Waszą wizytówką są aukcje i wynik stadniny koni w Janowie Podlaskim. To jest wasza wizytówka przez te 5 lat. Przez 5 lat, ale może do ostatniego roku, są również sprawa wydatków Wód Polskich. Państwo próbujecie marketingowo zbijać, jak pada deszcz i woda nie może do kratki ściekowej spłynąć. To dlaczego państwo chcecie przyjąć ten budżet, kiedy Wody Polskie wydatkują na wydatki majątkowe 78%, reszty nie, a na dotacje wykonanie 85%. Czego nie ma inwestycji Wód Polskich? Chciałabym powiedzieć, że rodzina na swoim albo rodzina polityczna to między innymi program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wszystko można się przygotować, można być świetnie ocenionym jako projekt, a co? A premier może powiedzieć, zmienić. Czyli może wydać indywidualne polecenie, tak jak chce teraz na 70 milionów złotych dla Sasina, dla tak zwaną dupokrytkę. Chciałabym państwu powiedzieć, bo ten projekt dotyczący sobie państwa, niektórzy nawet nie wiedzą, że projekty składali, a pieniądze otrzymują. W czym państwo jesteście świetni? Chciałabym w reklamie. A ta reklama to między innymi z Funduszu Sprawiedliwości, który ma około 330 milionów, 20 milionów złotych na zakup czasu antenowego. No kto się tam reklamuje? Ziobro, więzienie, jakie? Kto jeszcze? Zamiast dzisiaj te pieniądze, to takie państwa o sercu tutaj mówiono dzisiaj na tej sali. Nie macie państwo serca. Prezydent ułaskawia pedofila. Dlaczego? Bo rodzina nie miała z czego żyć. To po co dajecie państwo tyle pieniędzy na telewizję publiczną? No ale ta telewizja publiczna dostaje jeszcze, Krajowa Rada przyznała jej w ubiegłym roku 1 100 000 000. No a tego roku pamiętamy prawie 2 miliardy każdego roku, czyli będzie 8 miliardów złotych. Nie wstyd państwu, że pogarsza się, powiększa się sfera ubóstwa, a państwo dajecie Kurskiemu w nowym związku małżeńskim no dodatkowo po 2 miliardy złotych rocznie. I ta nowa elita. Ta nowa elita to marszałek Kuchciński latający samolotem albo jego żona. I przez 2 lata za 4 miliony złotych wylatał i nie oddał żadnych pieniędzy za te przeloty. No nie oddał. I państwo o tym nic nie mówicie. Może to pan minister nie. W Kancelarii Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta zatrudnia się w ubiegłym roku, czyli 13 dodatkowych etatów, a w 2018 30 nowych etatów. No to jak? Nowa elita nie liczy się z kosztami. Zapytałam o koszty funkcjonowania pierwszej damy. Jakże państwo byli zbulwersowani, że o to pytamy. No ale przecież te pieniądze to nie są pani Kornhauser-Duda. Tylko to są publiczne pieniądze, a zatem my chcemy wiedzieć, ile wydaje się tych pieniędzy, na co marszałek czy marszałek Kuchciński oddaje pieniądze. Reklamujecie się państwo. Reklamujecie się i to chciałabym powiedzieć. Proszę pana, macie mówić prawdę, a pan głupka niech nie udaje. Dziękuję bardzo.